W liście do Galacjan w rozdziale 4 od 6 do 7 wersetu czytamy: A żeście synami, przeto Bóg posłał w serca wasze ducha syna swego, wołającego Abba Ojcze. A jak już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A tak już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeżeli synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Oprócz cudownego działu należnego synowi otrzymaliśmy również Ducha Świętego. Duch Święty nie sprawia, że człowiek otrzymuje relację z Bogiem. Ducha otrzymują ci, którzy już są dziećmi Bożymi. Duch Święty wzbudza w wierzących radość z powodu relacji, w jaką zostali wprowadzeni, i uświadamia, jaki mają w niej udział. W duchu możemy zawołać Abba, Ojcze. Następnie, skoro jesteśmy synami, to jesteśmy również dziedzicami. W przyszłości oczekuje nas chwalebne dziedzictwo, ale już teraz możemy cieszyć się naszą nową relacją z Ojcem, którą otrzymaliśmy. W wersetach rozpoczynających rozdział 4 listu do Galacjan apostoł Paweł przedstawia nam przyjście Chrystusa w ciele jako pierwsze, dzięki temu przyjściu Chrystusa w ciele mógł on nawiązać bezpośredni kontakt z ludźmi, jako również urodzony z niewiasty, oraz mógł nawiązać kontakt z Żydami, jako ten, który podlegał prawu mojżeszowemu. Po drugie, apostoł Paweł przedstawia odkupienie. Odkupienie przez dzieło Chrystusa, wierzący, wyzwoleni są spod ciążącego nad nimi przekleństwa z powodu przekroczenia przykazań. Po trzecie, apostoł mówi o przyjściu Ducha Świętego, który umożliwia nam korzystanie z błogosławieństw wynikających z naszego stanowiska. Warto zwrócić uwagę na to, z jaką dokładnością Duch Święty podkreśla w tych wersetach chwałę Chrystusa Jezusa Pana jako Syna. Na przestrzeni wieków fakt, że Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym, był atakowany i podważany. Zwodziciele twierdzili, że Chrystus stał się Synem dopiero w momencie narodzin, przyjścia na ziemię. Tego typu fałszywy pogląd był propagowany m.in. przez fałszywego nauczyciela Johna MacArthura. Chcąc udowodnić tę błędną naukę, argumentowano, na przykład Adam Clark, że słowo zesłał lub posłał, użyte w 4 wersecie listu do Galacjan z 4 rozdziału, odnosi się do misji Chrystusa jako posłanego przez Boga już po jego urodzeniu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dokładnie to samo słowo jest użyte w tym fragmencie w odniesieniu do Ducha Świętego, o którym też jest napisane, że zesłał go Bóg. Czytając słowa Bóg zesłał Ducha swego w wersecie 6, 4 rozdziału, a żeście synami, przeto Bóg posłał w serca wasze ducha syna swego, wołającego Abba Ojcze. Więc widzimy wyraźnie, że słowa Bóg zesłał ducha syna swego wskazują jednoznacznie na prawdę. I czytając słowa Bóg zesłał ducha syna swego, tak jak czytaliśmy w wersecie 6,
Nikt nie śmie twierdzić, że odnoszą się one jedynie do Jego służby po zstąpieniu na ziemię, lecz nie oznaczają, iż sam Duch został zesłany z nieba. Czy dla wszystkich, którzy uznają autorytet Słowa Bożego, Biblii, Pisma Świętego, nie jest jasne, że zesłany z nieba Duch Święty był Duchem, zanim przyszedł na ziemię? Czy fragment ten nie udowadnia zatem, że Syn został posłany właśnie z nieba i że był Synem, zanim jeszcze stał się człowiekiem? Dalej mamy zakomunikowane w wersetach od 8 do 11 następujące słowa. Ale wówczas, nie znając Boga, służyliście tym, którzy z przyrodzenia nie są bogami. A teraz, poznawszy Boga, a bardziej poznani będąc od Boga, czemu wracacie znowu ku początkowym zasadom świata, mdłym i ubogim, którym znowu jak dawniej w niewolę oddać się chcecie? Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata. Boję się o was, czy nie na próżno pracowałem około was. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej, służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Apostoł Paweł najpierw pokazał kontrast pomiędzy wolnością wierzących epoki chrześcijaństwa, a niewolą dzieci bożych, podległych prawu mojżeszowemu. Teraz zwraca się do wierzących z Galacji, ganiąc ich głupotę i niedorzeczność myślenia, jakie okazali, odwracając się od wspaniałych błogosławieństw, poddając się w niewolę prawa. Był czas, kiedy nie znali Boga i służyli martwym przedmiotom, o których nawet sama natura składa świadectwo, że nie są bogami. Łaska darowała im wolność i poznanie Boga jako Ojca. Co więcej, sam Bóg zna ich i uznaje za swoich synów. To właśnie oznaczają słowa: przez Boga zostaliście poznani. Poznani przez Boga. Jakże niedorzeczne było więc dobrowolne poddanie się pod niewolę przykazań zakonu mojżeszowego i powrót do marnych, godnych pożałowania żywiołów świata. Wierzący w Galacji trzymali się żydowskiego kalendarza religijnego, zachowując dni, miesiące i lata, jak gdyby zewnętrzne ceremonie i rytuały, do których przestrzegania zdolny jest każdy upadły człowiek, niezależnie od pochodzenia, mogły zapewnić im błogosławieństwo. Tutaj mamy użyte słowo upadły i nie odnosi się do moralnego upadku danej osoby, lecz oznacza stan każdego człowieka, grzesznika, jakim jest z natury. Pojęcie to odnosi się do całej ludzkości po upadku w grzech. Prawdą jest, że w liście do Rzymian apostoł nawołuje wywodzących się z pogan wierzących do wyrozumiałości i cierpliwości wobec wierzących Żydów, którzy mieli pewną skłonność do zachowywania świątecznych obrzędów i przepisów, jak na przykład zakazu spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom. Niemniej jednak tutaj wykazuje, że takie postępowanie wierzących pochodzących spośród pogan ma o wiele poważniejsze konsekwencje. Powracanie do prawa i obchodzenie związanych z nim świąt oraz przestrzeganie obrzędów oznacza nie tylko zwrot w kierunku judaizmu, ale co gorsza, powrót do pogańskiego bałwochwalstwa. Gdyby apostoł oceniał Galacjan tylko na podstawie ich postępowania, mógłby powątpiewać w autentyczność ich nawrócenia, ponieważ nawet nienawrócony człowiek jest w stanie przestrzegać religijnych przepisów. Jest to ważna myśl, nad którą powinni zastanowić się dzisiejsi chrześcijanie,
którzy w jakimś zakresie popełniają błąd Galacjan. Powrót do zewnętrznych ceremonii i przestrzeganie ustanowionych przez ludzi świąt przynosi rezultat, który prawie 2000 lat temu apostoł przewidział w odniesieniu do Galacjan, mianowicie nie tylko powrót do judaizmu, ale również do pogańskiego bałwochwalstwa, przejawiającego się dzisiaj na przykład w oddawaniu boskiej czci obrazom i świętym.